Niko. Siemano, Mateusz, bardzo miło. Mi bardziej miło. Także słuchaj, no kurczę, emocje są, sięgają zenitu. Powiedz mi, Mati, jesteś po raz pierwszy tutaj na Bitwie Płynie prowadzącym. Jak się w tej roli odnajdujesz? Wiesz co, super, kurczę, dziwnie mi się robi, kiedy, wiesz, udziela wywiadu, kiedy to ja trzymam mikrofon. Wiecie co, no ja na bitwy latałem od 2014-15 roku. Wszystko, co było w Warszawie, chodziłem na każdą bitwę, więc dla mnie to, że teraz ja sobie stoję tutaj, prowadzę, czyli wywiady na WBW, no dla mnie to jest niesamowite uczucie. Więc jak coś lubicie, słuchajcie, wierzcie w to, że kiedyś będziecie mogli być częścią tego wszystkiego. Ja czuję się znakomicie, jeżeli chodzi o prowadzenie. Jest trochę ciężko, bo jednak cały czas musisz krzyczeć i tak dalej, też wiadomo, im jesteś dłużej, tym mniej się wstydzisz pewnych rzeczy, no ale myślę, że słuchaj, z walki na walkę się będę rozkręcał, ja mogę chętnie prowadzić bitwy. Czyli spełniajcie marzenia jak Mateusz Kaniowski. Słuchajcie kochani, takie pytanie do Mateusza, zamierzasz może też prowadzić bitwę? Bitwę o południe, to może zamierzasz też wystartować jakieś bitwy, jak się w tym czujesz? Wiesz co, no ja kocham freestyle'ować i wiedzą to wszyscy znajomi, z którymi tutaj siedzę właśnie, wiesz, z freestyle'owego świata. Niestety w dobie tego, że chciałbym robić karierę w dziennikarstwie, jakbym wystartował, a wiadomo, ciągi skojarzeniowe twoje, niuni i tak dalej są takie, a nie inne, to boję się, że później ktoś by mi to po prostu wyciągnął. Było sporo bitew, do których na szczęście nigdy nikt nie dojdzie, ponieważ zawsze jest tak, że kiedy ja toczę bitwy, czy to z Rybą, czy z Jołą, miałem i z jednym, i z drugim nieraz w klubach, to ludzie po prostu włączają telefony, żeby to zobaczyć, więc są fajne historie. Bardzo bym chciał, no ale niestety. Dobrze. Widziałeś walki w oktagonie, zarówno MMA, jak i Fame MMA. Widziałeś tutaj bitwy. Jak to porównasz ogólnie? Jak to przyłączysz? Jakie są wspólne cechy, jeśli chodzi o bitwę freestyle, a bitwę w oktagonie? Żywiołowo ludzie bardziej reagują na freestyle, to jest przede wszystkim. Wiadomo, wszyscy tutaj lubimy się cisnąć, no każdy kto lubi freestyle, prawda? Zupełnie co inny klimat. Gale Fame MMA, a gale MMA. No na Fame jest, wiecie, troszeczkę więcej kontrowersji, dzieje się zupełnie inaczej, bo to jest po prostu walki celebrytów. Więcej aktorstwa. Można tak powiedzieć, na pewno, no tak, ponieważ oni też starają się to wszystko napędzić, wiadomo jak to działa. Kto jest tutaj faworytem dla ciebie? Gdzie? Tutaj na bitwie. Myślę, że tutaj wygra Koro dzisiaj. Jesteśmy w półfinałach, Koro jest w cudownej formie. No Ryba przejechał się po dwóch następnych rywalach, a z Korem nie miał szans. No ale oczywiście freestyle to freestyle. A kto cię zaskoczył? No wiesz co, 4 mnie zaskoczył. Wyszedł z pierwszego miejsca, byłem pewny, że będzie mu ciężko w tej grupie. Ciężka bardzo grupa. Czy ktoś mnie jeszcze zaskoczył? Śmieszna historia z Joey, z tym jego zdjęciem koszulki, bo go namówiłem do tego. Wiedziałem, że to wyjdzie super, ale myślałem, szczerze, że bardziej wyjdzie to w ten sposób, że jak go namówię, to kasko po prostu przejedzie. A tu się nagle okazało, że zdjęcie koszulki było jego zbawieniem, nie? Czy zobaczymy cię jeszcze na bitwie w jakiejś roli? Ja bardzo chętnie kocham freestyle. Jest to jedna z moich największych pasji. Oglądam wszystkie bitwy, które tylko są dostępne w internecie. Czyli organizatorzy, kochani. Mateusz Kaniowski jest chętny na wszystko, gotowy na wszystko, więc odzywajcie się do niego. Pozdrawiamy wszystkich. Kogo chcesz pozdrowić? Ja? Bo Jezu, pierwszy raz mogę kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkie osoby, które dzisiaj przyszły i które oglądały Bitwę o Południe. Super. Ja pozdrawiam wszystkich. Kocham ludzi. Piąteczka. Dziękuję. Zrobimy zdjęcie? Jasne.